poniedziałek, 30 dzień października. Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Zatrzymanie krążenia u niespełna rocznego dziecka w Gliwicach, o którym służby zostały zaalarmowane wczoraj wieczorem, na szczęście z pozytywnym zakończeniem. Mniej szczęścia miała roczna dziewczynka z Sosnowca, której niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Jak mówią ratownicy medyczni, to stosunkowo rzadkie przypadki, ale jak widać, sytuacje zagrożenia życia tak małego człowieka mają miejsce. Jak powinno się reagować w przypadku podejrzenia zatrzymania krążenia u niemowlaka i czy można temu zapobiec? Fatima Orlińska. Chwilę grozy przeżyli w Gliwicach rodzice niespełnorocznego dziecka, kiedy to w niedzielny wieczór nie dawało oznak życia. Dzięki szybkiej reakcji życie dziecka udało się uratować i dziś nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Z krótkiego komunikatu rzecznika szpitala, do którego trafiło niemowlę, wynika, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne, których szpital nie komentuje. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja w takich sytuacjach ogranicza się do zabezpieczenia miejsca lądowania tej maszyny, aby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia dodatkowego. Tutaj z naszych ustaleń wynika, że dziecko niespełna roczne doznało z przyczyn endogennych, czyli po prostu jakaś choroba, zatrzymania akcji oddechowej. Tutaj trwała reanimacja tego dziecka. Wszystko wskazuje, że po prostu jakieś nieszczęście spotkało to maleństwo i będzie oczywiście w dalszym ciągu leczone. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kryminalne, żadnego tutaj wątku kryminalnego nie ma. Do równie niebezpiecznej sytuacji doszło zaledwie tydzień wcześniej w Sosnowcu. Nie żyje roczna dziewczynka. Prokuratura rejonowa w Sosnowcu wszczęła w tej sprawie śledztwo. Mamy wstępne opinię sekcyjną. Z opinii sekcyjnej niestety nie ustaliliśmy przyczyny zgonu, czy lekarze biegli nie ustalili przyczyny zgonu. Będą potrzebne kolejne badania, tak zwane badania histopatologiczne. Zabezpieczone zostały wycinki. W tym zakresie powołamy biegłego i będzie wydana opinia celem ustalenia przyczyny zgonu. Na chwilę obecną mamy wstępną opinię sekcyjną, z której zostało wykluczone jednoznacznie, że doszło do zaniedbań tak zwanych opiekuńczych, czy nie mamy też obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych na ciele dziecka. Ratownicy medyczni alarmują, by zwracać uwagę na otoczenie, w którym przebywa niemowlę, zwłaszcza podczas snu. Do zatrzymania krążenia u zdrowego dziecka dochodzi stosunkowo rzadko, a niebezpieczeństwo mogą stanowić na przykład pluszowe zabawki czy poduszki. Zdarza się, że zatrzymanie krążenia mogą poprzedzić i niepokojące zachowania. Trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na oddech dziecka, trzeba zwracać uwagę, czy dziecko nie jest apatyczne. Rodzic czy ktoś bliski, kto zajmuje się tym dzieckiem, zna jego naturalne zachowanie i często zmiana tego zachowania świadczy o tym, że dzieje się coś zdrowotnego nie tak. I to nie tylko u dzieci małych, ale też u młodych ludzi. Mniej więcej 1 do 2 wyjazdów miesięcznie zespołów ratownictwa medycznego to są wyjazdy właśnie do nagłego zatrzymania krążenia u dzieci. W większości przypadków są to niestety zewnętrzne czynniki. Należy pamiętać, że w każdym takim przypadku liczą się dosłownie sekundy. Dlatego medycy podkreślają, że bezwarunkowo próbę udzielenia pierwszej pomocy dziecku jeszcze przed przyjazdem pogotowia powinni podjąć domownicy, bez względu na posiadane umiejętności. Tłumy na cmentarzach to nie jedyna oznaka zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Zmieniona zostanie organizacja ruchu w okolicach śląskich nekropolii. Częściowo zamknięte będą ulice w pobliżu cmentarzy, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości i zakazy zatrzymywania pojazdów. I jak co roku będzie więcej patroli policji i straży miejskiej. Karolina Komada. Zwiększona ilość samochodów przy cmentarzach i problemy z parkowaniem. Tak będą wyglądały najbliższe dni aż do Wszystkich Świętych. Sami kierowcy będą musieli jeździć inaczej. Tak będzie m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie kierowcy od godziny 18 31 października do później godzin wieczornych 1 listopada muszą dostosować się do ograniczeń. Kierowcy, którzy udają się w rejon cmentarzy, dobrze znają, bo te zmiany dobrze wiedzą, na czym te zmiany będą polegać, ponieważ praktycznie każdego roku one są takie same. Przykładowo mogę tutaj wskazać cmentarz przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Wirek, gdzie zmiany te będą polegać na tym, że jeden pas ruchu w kierunku południowym i północnym będzie wyznaczony właśnie pod pas dla samochodów, gdzie kierowcy będą mogli właśnie je zostawić i udać się na cmentarz.
tego dnia tylko w Rudzie Śląskiej będzie pełniło służby 57 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Mają zapewnić płynność ruchu drogowego przy cmentarzach, jednak kierowcy muszą się dostosować. Żeby zwracali uwagę na funkcjonariuszy, żeby patrzyli, jakie wydają polecenia, żeby się stosowali do nich, bo to ma służyć naszemu wspólnemu dobru. Tak? W tym dniu będzie wielu kierujących, którzy no nie najlepiej sobie radzą w tych warunkach. Będzie bardzo duże natężenie ruchu, miejsca parkingowe stosunkowo ciasne, także będą różne kontrowersyjne sytuacje, które będziemy musieli załagodzić. Taki apel przede wszystkim, żeby kierujący byli cierpliwi. 1 listopada nad bezpieczeństwem w całym województwie będzie też czuwać śląska policja. Policjanci wszystkie siły możliwe i środki wykorzystają, m.in. bezzałogowe statki powietrzne typu dron, aby ujawniać różnego rodzaju wykroczenia, które mogą mieć miejsce również w okolicach cmentarzy. Grupa SPID, nieoznakowane radiowozy będą starały się ujawniać innych kierowców, którzy w sposób nieodpowiedni stosują się do przepisów ruchu drogowego, oraz normalne patrole policji, które mierzą prędkość, sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości. Funkcjonariusze proponują kierowcom też alternatywę, czyli korzystanie z komunikacji miejskiej. Dla mieszkańców metropolii komunikacja będzie bezpłatna. Będą jeździły specjalne linie autobusowe. Mieszkańcy powinni też sprawdzać strony internetowe urzędów miast. Tam będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące zmiany organizacji ruchu. Kawałek Gliwic w kosmosie. Gliwicka firma kosmiczna KP Labs planuje wprowadzenie na orbitę dwóch technologii na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX w najbliższych tygodniach. Co to za technologia i po co zostanie wysłana w kosmos? O tym Paweł Jędrusik. W kosmos polecą satelita Intuition One i komputer pokładowy Antelope. Intuition One to nanosatelita o masie nieprzekraczającej 12 kg, i rozmiarów dużego pudełka po butach. Na orbicie satelita nieco zwiększy swoje rozmiary poprzez rozkładane anteny oraz panele słoneczne. Pomimo niewielkich gabarytów, satelita jest wyposażony w szereg podsystemów. Innowacją firmy KP Labs jest to, że na orbicie satelita będzie mógł wykonywać zdjęcia tak zwane hiperspektralne i przetwarzać dane już na pokładzie satelity, a to znacznie szybciej niż było do tej pory możliwe. W taki sposób będzie można na przykład pomóc rolnikom. Zrodził się pomysł na to, żeby przetwarzać te dane już na pokładzie satelity, a na Ziemię wysyłać tylko informacje o tym, co i gdzie zostało wykryte. I tak zamiast wysyłać całe gigabajty surowych zdjęć, możemy wysłać krótką informację mówiącą o tym, że na przykład na obszarze pola uprawnego znajdującego się pod Gliwicami wykryto jakąś chorobę, coś złego dzieje się z tymi uprawami i tą informację mamy od razu. Dokładna data wysłania satelity na orbitę nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie mówi się o początku listopada, ale sprzęt jest już w Stanach Zjednoczonych. Transmisja z wydarzenia odbędzie się w internecie na kanale YouTube To Jakiś Kosmos. Autobus, który może rozwiązać problem braku kierowców wielu polskich miast, w pełni autonomiczny, nie wymagający obsługi człowieka, zaprogramowany tak, by jeździł bezpiecznie i nie stwarzał zagrożenia. Na razie w fazie testów, jednak wszystko wskazuje na to, że już wiosną pierwszy samodzielny minibus testowo będzie woził pasażerów w Katowicach. Fatima Orlińska. Prawdopodobnie tak wygląda przyszłość transportu publicznego. Setki czujników, ukrytych i innowacyjnych rozwiązań, elektryczny, czyli zeroemisyjny napęd i co najważniejsze, całkowita autonomia. Pierwszy samodzielny minibus przechodzi właśnie testy, a pierwszym miastem w Polsce, na ulicę którego również w fazie testowej wyjedzie prawdopodobnie na wiosnę, są Katowice. Jak firma rozpocznie produkcję, również jako miasto Katowice będziemy zainteresowani zakupem tego typu pojazdów, szczególnie tam, gdzie mamy osiedla i gdzie mamy tak zwane punkty przesiadkowe czy centra przesiadkowe, żeby do tych centrów przesiadkowych dowozić mieszkańców z nieco odległych części dzielnic naszego miasta. Na razie autonomiczny autobus testowany jest w ograniczonej przestrzeni parkowej i bez udziału pasażerów. Jego prawidłowego funkcjonowania wciąż pilnuje operator, by na bieżąco monitorować ewentualne błędy i likwidować je w kolejnych fazach. Autobus porusza się z prędkością 25 km na godzinę, sam wykrywa przeszkody, ale też innych uczestników ruchu. A tych nie brakuje, ponieważ testy przechodzi na odcinku rolkostrady w Dolinie Trzech Stawów.
ta zdalna operacja jednak będzie konieczna, przede wszystkim, żeby nadzorować na przykład flotę takich autonomicznych pojazdów. I oczywiście też jak najbardziej pracujemy nad tym, żeby nikt tej kontroli niepowołany nad pojazdem nie mógł przejąć, ale tak jak wspomniałam, właśnie ten zdalny operator ma czuwać nad tym pojazdem, więc jeżeli na przykład za dużo osób wejdzie do pojazdu albo zdarzą się jakieś akty wandalizmu, no to jak najbardziej zdalny operator będzie mieć podgląd na takie sytuacje i może adekwatnie zareagować do sytuacji. W pełni autonomiczny minibus jest zaprogramowany tak, by mapować trasy, po których się porusza. Projekt przygotowali naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy odpowiadali również za algorytmy oprogramowania pisanego pod jego dzisiejszy kształt. Zachowaj ostrożność. Pojazd może gwałtownie hamować. Jak mówią przedstawiciele uczelni, wiele rozwiązań technologicznych zastosowanych w autobusie znajdzie swoje wykorzystanie w kolejnych ultranowoczesnych rozwiązaniach. Powstało w pewnym sensie nowy zawód, bo operator samochodów czy autobusów autonomicznych i tutaj największy wkład z Politechniki Śląskiej jest to stanowisko do zdalnej obsługi tego typu pojazdów i kontroli tego, co dzieje się w tych pojazdach. Także tutaj no, cały układ sensorów, kamer, przetwarzanie obrazów, to wszystko było opracowywane w Politechnice Śląskiej. Dziś producentowi trudno oszacować całkowity koszt powstania autonomicznego minibusa, jednak oscyluje on w granicach od kilku do kilkunastu milionów złotych. Docelowo firma Bliss chce w najbliższych latach wypuścić przynajmniej kilka egzemplarzy do kolejnych testów. Katowice wspierane przez metropolię, a oprócz tego Lublin, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Jedno z tych miast zostanie w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury. Zwycięzcę powinniśmy poznać w przyszłym roku. Paweł Jędrusik. O tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku ubiegało się 12 polskich miast. Z naszego regionu, poza Bielskiem i Katowicami, były to także Jastrzębie-Zdrój i Pszczyna. Liczyliśmy na to, uważaliśmy, że wykonaliśmy ogromną pracę z mieszkańcami. Mieszkańcy, którzy tak mocno zaangażowali się w tworzenie tego beatbooka, no wydawało nam się, że gdyby to nie doszło do skutku, to przejście do drugiego etapu byłoby to w jakiś tam sposób dla nas, można powiedzieć, nawet krzywdzące. Biorąc pod uwagę właśnie to ogromne zaangażowanie mieszkańców, biorąc pod uwagę to, ile środowisk Bielska-Białej przystąpiło do tego projektu, jak chciało wspomóc ten projekt, z iloma pomysłami wystąpiono. W Bielsku już zapowiadają, że biorą się do dalszej pracy i liczą na zwycięstwo i otrzymanie tytułu. Podobnie jest w Katowicach, a warto podkreślić, że do tej pory tylko dwa polskie miasta, Kraków i Wrocław, zostały wyróżnione tym tytułem. Przekonaliśmy jurorów na tym pierwszym etapie do naszej koncepcji Play, bo sięgnęliśmy po hasło angielojęzyczne, ale bardzo wielowarstwowe, a mówiąc w skrócie, Play to pewien powrót do źródeł kultury i przypomnienie, że kultura może i powinna być źródłem radości i dobrostanu psychicznego i właśnie wokół tego zbudowaliśmy nasz program, także program artystyczny, starając się, aby był jak najbardziej dostępny i przystępny. I bez względu na to, kto wygra, jedno jest pewne, wygrywa kultura i sami mieszkańcy. Ta Stolica Kultury robi dobrze w każdym mieście, no bo to jednak trzeba przepracować strategię, trzeba zrobić bardzo dużo konsultacji społecznych, trzeba przemyśleć program i swoją ideę i to bardzo dobrze rozwojowo robi dla każdego z miast, które w tym konkursie uczestniczyło. Teraz miasta, które znalazły się w finale, mają czas na uzupełnienie swoich zgłoszeń. Miasto, które zostanie Europejską Stolicą Kultury, poznamy w przyszłym roku. Świnie rzeczne w naturalnych warunkach występują w Afryce oraz na Madagaskarze, ale są też w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. To właśnie w Chorzowie. Na początku października przyszło na świat 5 warchlaków. To potomstwo dwóch samic, Melisy i Jagody oraz samca Pumby. Całe stado można już podziwiać na wybiegu. Dlatego z kamerą sprawdziliśmy, jak nowo narodzone młode przystosowują się do otoczenia. Karolina Komada. Dopiero przyszły na świat, a już spędzają dnie głównie na zabawie. Ich okres rozrodczy trwa od września do kwietnia i właśnie w Chorzowskim Zoo przyszło na świat 5 młodych. Urodziły się z 7 i 8 października od dwóch naszych mam, od Melisy i od Jagody. Ojcem ich jest Pumba, są to świnki rzeczne, które do nas też, którego co roku właściwie mamy przychówki i mamy się dobrze opiekują.
Pochodząc z podmokłych terenów Afryki, mają długie uszy zakończone kosmykami włosów i rudą sierść. Często żyją w norach lub budują gniazda. Teraz spędzają czas głównie pod opieką ojca, ale od razu po urodzeniu były u boku mam. Piły mleko, ale zaczynają też jeść inne przysmaki. Ich pożywieniem to jest właśnie żołędzie, kasztany, jakieś orzechy jakiekolwiek i gotowane ziemniaki. To nie jest pierwsze potomstwo tej trójki rodziców. Rodzeństwo młodych warchlaków po osiągnięciu odpowiedniego wieku trafiło do innych ogrodów zoologicznych, m.in. do Niemiec. Taki był poniedziałek. Do zobaczenia jutro.